Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną ENSO i ich Glim, czyli błysk. Quick Detailer, który zapach ma, kurczę, sztuczny, mega sztuczny ten zapach, coś stara się udawać, ale nie wiem co. Mnie osobiście on nie siedzi w żaden sposób. Oczywiście tu jest rzecz gustu, więc ani to szampon, niby gdzieś tam... Kurczę, coś mi przypomina, ale rewelacji nie ma. Zacznijmy od tego, że w garażu męczył. Narzucał mi się bardzo nieprzyjemnie. W pewnym momencie to w ogóle już wkurzał mnie, tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o zapach, mnie nie usiadł w ogóle. Kolejna rzecz. Tak jak widziałeś, zawodnik elegancko odparowuje, szybki przejazd, bardzo fajna sprawa. Przyciemnia. Przyciemnia naprawdę znacznie, to nie ma... nie ma tematu. I chciałbym poruszyć jedną rzecz. Ogólnie butelka jest bardzo fajna. Może zacznę od tego, że tu ma fajną... Tu jest jeszcze odpowiednia nakrętka i na końcu przychodzi taka nakładka. Bardzo fajnie to wygląda. Rewelacja. Butelka pod tym względem super. Ale... Pojawiały się już produkty tego producenta, tej marki u mnie na kanale. I gdzieś pokazywałem, że atomizer w ogóle przeskakuje i zobacz, dwa palce, staram się dokręcić butelkę. Zero siły, zobacz, ja boję się ją wieszać. Tragedia. Dramat, patrz. Delikatnie dokręciłem i już widać, że źle łapie gwint, już jest krzywo. Spójrz, i teraz dwa paluszki i nie używam dużo siły. Po temacie, tak naprawdę... Tragedia. Sam atomizer jest rewelacyjny, ale nie do tej butelki i powiem ci szczerze, on mgłę robi fantastyczną. Ten atomizer jest rewelacyjny do Dejronów żelowych. O, w ogóle kwasy też go lubią, jest niezniszczalny. Fajną robi mgłę, wkurza mnie to, że przy tym produkcie musisz sobie regulować. Jak zarzucisz za dużo, to się później w dalszej części filmu ci pokażę, o co chodzi, ale musisz wyregulować sobie mgłę, więc jak za mało, kurczę, to ci go blokuje, więc no mieszane uczucia. W ogóle dla mnie to już jest masakra. Produkt, który nie jest tani, no to jest jakaś tragedia, kurczę, no. Dramat, naprawdę dramat. Więc to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem.
w tamtych filmach, że ten atomizer w ogóle przeskakuje i nie trzyma. Tak po prostu jest. To jest kolejna butelka z tym atomizerem, gdzie to nie współgra. Teraz tak, ENSO położyłem, słuchaj, na Golda, który leży jakieś 3-4 tygodnie i zobacz, jak wygląda kropelkowanie. No, mistrzem kropel to on nie jest, nie są najgorsze, ale Goldzik pod tym względem wiadomo, miażdży. Ogólnie Gold, jeżeli chodzi o krople, jest mistrzem. Tu one nie są do końca takie idealnie kształtne. Ten produkt mi coś przypomina, tylko nie pamiętam, kurczę, co. Jak sobie przypomnę, bo z czymś mi się kojarzy, nie pamiętam z czym. Kolejna rzecz, słuchaj, produkt lubi fibry z krótkim włosem. Zdecydowanie krótki włos. Zobacz, co się dzieje, jak użyłem fibry, która już naście razy była używana i prana, i wyczesywana. Strasznie się klei i zostawia takie, jakby to powiedzieć, taką mgiełkę z mikrofibry. Zobacz, jak to wygląda. I słuchaj, i po tym wziąłem do porównania K2 Pro. Tani Quick Detailer, litr, tam nie pamiętam ile kosztuje, który moim zdaniem pachnie fenomenalnie. Ta sama fibra, tylko ją odwróciłem. I zobacz porównanie teraz ENSO na tej fibrze, a K2. No tak jak zauważyłeś, K2 nie zostawiło nic, przejazd aparatem tam, gdzie była ENSO i zostało mnóstwo tych takich takich mikrowłosków. No to jest wkurzające, to jest masakra, tak się przykleiły, że ciężko je usunąć. Po K2 nic, a jest ta sama mikrofibra, tylko ją odwróciłem na drugą stronę. Więc o czymś to świadczy. Kolejna rzecz to jest to, że jak przesadzisz z produktem, z ilością, z tego względu, że tu jak sobie za dużo przekręcisz, to jest też wkurzające. Przy K2 na przykład ten atomizer jest bomba. Wiem, że porównanie z K2, przecież co to za firma, to ENSO. A właśnie, właśnie takie porównanie. Przepaść cenowa, jeżeli chodzi, bo produkty mogą być nawet w podobnej cenie, ale tam masz litr produktu. Chodzi o to, że jak za dużo przekręcisz, wywali ci taką ściechę, że zostaną niestety mazy. No tak jak widać, delikatne mazy, ale są. Tak naprawdę bez latarki inspekcyjnej stwierdziłbym, że jest idealnie, a jednak nie, zawsze trzeba sprawdzić. No i wyszło, co jest 5. No dobrze, wiesz co, na koniec sobie pozwoliłem jeszcze wrzucić go na panel, gdzie autko nie było myte jakieś 5 dni, czyli jest przykurzone. To jest Volvo, właśnie patrzę na ten element. Bardzo ładnie zebrało ten kurz. Zebrało bez zbędnych bajerów, czyli dodatkowych rys tak naprawdę. Specjalnie przyjechałem latarką inspekcyjną przed i po. Bardzo ładnie ściągnęło kurz i bardzo ładnie zostawiło połysk. Zobacz, jak to wyglądało. We'll be right back.
No dobra, i produkt jako całokształt. Bez emocji. Wytrzaskałem go trochę. Tak naprawdę niczym mnie nie urzekł. Powiem ci szczerze, tak naprawdę jeżeli miałbym wybierać, wybrałbym K2. Ja wiem, że to dziwne porównanie, ale tak jest. Mów co chcesz, myśl co chcesz, ale naprawdę moim zdaniem K2 Pro, ten Quick Detailer, to jest taki typowy Quick Detailer. Ten zresztą też. On się niczym nie wyróżnia. Niczym się nie wyróżnia oprócz butelki i zapachu, który moim zdaniem jest niespecjalny. A jeżeli chodzi już o ten... No i zobacz, masz pozamiatane. No to już jest w ogóle strzał w kolano. Kolejna rzecz. Produkt nie jest zły. Nie. On robi to, do czego został stworzony, czyli jako Quick Detailer, tak jak widziałeś, zdjął pięknie kurz z błotnika, nie robiąc bałaganu. Idealnie, bym powiedział. Teraz nawet patrzę na ten błotnik. Fajnie złapał połysk. Zrobił to, co do niego należy. Czy jest wart tej ceny? Dla mnie nie. Z tego względu, że ani jakoś szczególnie dla mnie nie pachnie. Fibrę trzeba też, powiedzmy, tutaj sobie dobrać. Dostałem fibrę do niego, tę niebieską. I ona, no rzeczywiście, przy tym produkcie fajnie. Bardziej mi się jeszcze podobało K2, z tego względu, że ma jeszcze krótszy włos. Im krótszy włos, ten produkt lepiej się pracuje i wypracowuje. Im dłuższy, tym gorzej. Zaczyna się mazać, ciągnąć właśnie, więc tutaj do niego tylko i wyłącznie krótka mikrofibra z krótkim włosem. Kolejna rzecz tak. Czy bym go kupił? No, ja bym go nie kupił, a przymierzałem się. Ja go dostałem za darmo, przyznam się bez bicia i cieszę się, że nie musiałem go kupić, bo przymierzałem się. To jest drugi produkt tej firmy, który mnie nie urzekł. Pierwszy to jest cleaner do opon, który jest beznadziejny w ogóle. W ogóle tamten cleaner to w sumie to chyba nic nie... Znaczy, no coś tam domyje, ale bardziej chyba do bieżącego mycia opon, jak masz na nim fajny dressing, bo dressingu też na pewno nie ściągnie. To jest drugi produkt tej firmy, który dla mnie jest nijaki. Po prostu jest. Dla mnie cena jakość, no bez emocji tak naprawdę. Są produkty, które zrobią to lepiej, choćby ten K2 Pro. Wiem, że to jest dziwne porównanie, przecież to jest K2, a tu jest ESA. A właśnie. Tamten naprawdę atomizer ma idealny do tego produktu. Zapach fenomenalny. Winogron to jest w ogóle bajka. Problemu nie ma z tym. Czy weźmiesz fibrę z długim, gęstym, krótkim, rozprowadzisz, a to samo zrobi co ten produkt. No dobrze. Ode mnie to już będzie chyba wszystko. Wypociłem się troszeczkę, szkoda, bo tak naprawdę liczyłem po cichu, bo piana fantastyczna, szampon fantastyczny i myślałem, że to też nie tak, kurczę mówię, będzie kolejny fajny produkt, który, z którym się będzie przyjemniej pracować. Tu niestety tych emocji nie było i dla mnie jest taki nijaki, nijaki tak naprawdę, osobiście cieszę się, że go nie musiałem kupić. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! A jednak jeszcze króciutki filmik. Słuchaj, wpisuj, raczej wpisuj, może inaczej. Nie wpisuj. Do zgarnięcia będzie powłoka CarPro Lite z Quartza, ale na czym sprawa polega? W połowie maja pojawi się film z aplikacją tej powłoki, z przygotowaniem i tam będę mówił, od kogo tę powłokę dostałem do testów i chciałbym, żebyś w komentarzu właśnie pod tym filmem wpisał, od kogo dostałem ten produkt. Jeżeli będziesz pierwszy, zgarniasz, tu jest, powiem ci szczerze, już patrzę, 1/3 pojemności, jeżeli chodzi o tę powłokę, więc srogo. I teraz się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!